4 czerwca 1989 roku miałem 10 lat. Niewiele z tego pamiętam poza atmosferą tamtych dni. I ta atmosfera dzisiaj, 4 czerwca 2020 roku, myślę, że podobna była tutaj od południa, od godzin porannych właśnie na tym placu, kiedy zbieraliśmy podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy przychodzili do nas ludzie, którzy mówili o tym, że są wyborcami Lewicy, są wyborcami Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i mówili, że przychodzą właśnie dlatego, że nie zgadzają się z tym, co się dzieje, nie zgadzają się z tym, jak zostali potraktowani jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. 4 czerwca 1989 roku nie chodziło o te 35%. Nie chodziło o te parytety, które były. Chodziło o to, że ludziom otworzyły się umysły do zmiany i mam nadzieję, że ta klamra 28 czerwca tego roku się zamknie, ale zamknie się demokratycznie, a nie odwrotnie. To nie będzie koniec naszej demokracji po 31 latach, ale będzie powrót do pełnej demokracji, czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego.